Panie Starosto, znajdujemy się na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej w Czostkowie, Czostków-Krasocin. Część tej drogi została remontowana przez miejscowość Czostków w obszarze zabudowanym, a tutaj pozostał odcinek 800-metrowy, który no, nie miał szczęścia w tamtej kadencji, tak? Na tak, remont. Nie miał. Brakło pieniędzy. Ja wtedy na sesji Rady Powiatu wnioskowałem o dodatkowe 200 tysięcy tylko na tą drogę, ponieważ mieliśmy deklarację, że 200 tysięcy gmina Krasocin by zabezpieczyła i byśmy zrealizowali ten odcinek, a 400 można było pozyskać właśnie z powiatowej gminy infrastruktury drogowej. No niestety ówczesny zarząd nie usłyszał naszych tutaj próśb. W okresie przedwyborczym, po wyborczym, kiedy został powołany nowy zarząd, nowa rada, mieszkańcy Czostkowa i gminy Krasocin zgłaszali nam taką informację, że my jako obecny zarząd tą drogę zdjęliśmy z budżetu powiatu. To jest nieprawda, chciałbym zaznaczyć, ponieważ ta droga nie była ujęta w prowizorium budżetu, który to właśnie poprzedni zarząd stworzył i my w tym budżecie, w tym prowizorium nic nie zmienialiśmy. Przyjęliśmy go w takiej wersji. Dlatego chciałem zdementować, że tej drogi nie było. Jak już zostałem tym starostą, tak, i z panem wójtem, kiedy rozmawialiśmy właśnie o tej drodze, poprosiłem pana wójta o to, aby, no my tych pieniędzy nie mieliśmy w budżecie, czy by wkład całości 50% zabezpieczył. I te pieniądze zostały zabezpieczone, dlatego dziękuję tutaj panu wójtowi, dziękuję radnym gminy Krasocin, że dostrzegli ten problem, a drugie 50% pozyskaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych. To bardzo szczytne, że gmina Krasocin dołożyła 50% do inwestycji powiatowej. Tak, jak powiedział wcześniej starosta, w mojej ocenie również ta droga powinna być zrobiona już rok temu, kiedy można było to zrobić jeszcze w lepszym stosunku finansowym. No niestety ówczesna Rada Powiatu, zarząd, to no, nie był przychylny tej propozycji gminy Krasocin, żebyśmy cały odcinek skończyli, ale jak to się mówi, lepiej późno niż wcale, więc w tym roku mamy, dzięki przychylności Rady Gminy Krasocin, która zdecydowała się, że przekaże środki pozostałe, czyli 50% wartości zadania na tą drogę powiatową i myślę, że to będzie z korzyścią dla mieszkańców, a więc cały odcinek będzie zamknięty od Czostkowa do Krasocina nowej nawierzchni. Termin realizacji jest do 15 października, tylko tutaj już zdajemy sobie sprawę, że to za mamy tydzień. Dzisiaj już tak, jesteśmy w tym okresie. Będziemy na pewno aneksować ten termin, ale mamy tu do 15 listopada, ale mamy zapewnienia tu już wykonawcy, że do końca października ta droga zostanie zrobiona i oddana do użytku.